Nasza miejscowa Tyliczanka, miejscowym znana też bardzo dobrze jako Szczawa. Słyszymy, że woda zmienia swój smak w zależności od pory roku. Z mojej obserwacji i może nie z doświadczenia, tylko smakowania tej wody, sam czuję, że właśnie ten smak wody tej Szczawy, słynnej Tyliczanki, jest taki przejściowy. Jeżeli temperatura powietrza w ogóle jest plusowa, czym bardziej więcej plusowa, ta woda bardziej jest taka wyrazista, taka orzeźwiająca, ma smak. Wiadomo, jeżeli jest temperatura taka zimowa, minusowa, czy pogoda deszczowa, to też się zmienia skład. Skład, smak i w ogóle tej wody, ale myślę, że obojętnie jaki by był ten smak tej wody, czy temperaturze takiej powyżej tam 30 stopni, czy poniżej minus 10, to warto ją pić, bo to jest woda zdrowotna. Jeszcze nie przypominam sobie sytuacji, żeby ktoś się struł tą wodą, czy jakieś objawy były niepożądane. Wręcz przeciwnie, zachęcam do korzystania z tego źródła, tym bardziej, że obserwujemy sami wszyscy, że ta Szczawa jest licznie oblegana przez turystów, przez mieszkańców i osoby z Polski, z zagranicy, bo nieraz jest tak, że przyjeżdża jakiś obywatel Słowacji, ma tam 100 butelek wody i przez godzinę czerpie tą wodę. Ja się go pytam, a co ty robisz z tą wodą? No, a mówi, daję do piwnicy i przez 2 miesiące piję tą wodę i jest bardzo smakowita. Więc zachęcam do picia tej wody oraz zachęcam i proszę o poszanowanie tego źródła, żeby nie zanieczyszczać, żeby dbać o to, zwracać uwagę innym, żeby nie szkodzili temu źródle. Bo woda to jest cenny skarb, potrzebny do życia i do rozwoju miejscowości.